sponsorem programu są Militaria.pl. Partnerem kanału jest wydawnictwo Bellona. O wojnie w Syrii niewiele się mówi, pomimo że zginęło w niej jak dotąd ponad 500 000 osób. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na materiał o tym konflikcie zbrojnym. Żeby móc opowiedzieć o tej wojnie, muszę Wam przedstawić historię Syrii. Po zakończeniu I wojny światowej, na mocy układu Sykesa-Picota z 1916 roku, pomimo brytyjskich zapewnień o utworzeniu niepodległego państwa arabskiego, tereny zamieszkane przez Arabów podzielono na francuskie i brytyjskie terytoria mandatowe. To właśnie Francja objęła tereny dzisiejszej Syrii oraz Libanu. W marcu 1920 roku Arabowie syryjscy proklamowali powstanie niepodległego Królestwa Wielkiej Syrii, którego obszar miał objąć także tereny dzisiejszej Palestyny i Libanu. Proklamacja nic jednak nie dała, ponieważ miesiąc później do Damaszku wkroczyły wojska francuskie, a sam obszar został podzielony na 4 mniejsze okręgi. Niechęć miejscowych do francuskiego panowania przerodziła się w ogólnonarodowe powstanie, które wybuchło w 1925 roku i trwało 2 lata. Rok po upadku powstania odbyły się wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego. Aż do 1936 roku trwały walki polityczne o wpływy i niepodległość Syrii. Pomimo, że podpisano traktat, w którym Syria miała okazać się niepodległym państwem, to został on ostatecznie odrzucony przez francuski parlament. W 1943 roku utworzono Narodowy Rząd Republiki Syryjskiej, jednak faktyczną niepodległość Syria uzyskała dopiero 17 kwietnia 1946 roku. W 1948 i w 1949 roku brała udział w I wojnie izraelsko-arabskiej. Klęska Arabów przyczyniła się do zaostrzenia politycznego kryzysu wewnętrznego, w następstwie czego doszło do 3 przewrotów wojskowych. Od 1958 roku zawarto unię z Egiptem, której rezultatem było powstanie jednego państwa, a mianowicie Zjednoczonej Republiki Arabskiej, w skrócie ZRA. ZRA przetrwało zaledwie 3 lata, a powodem rozpadu były różnice w rozwoju gospodarczym oraz dominacja Egipcjan w administracji państw, które wywołały niezadowolenie społeczeństwa syryjskiego, doprowadzając tym samym do zamachu stanu. Po kolejnym zamachu w 1963 roku dochodziło do kolejnych przewrotów rządowych, które wynikały z walki pomiędzy różnymi frakcjami Partii Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego. W 1967 roku, po III wojnie izraelsko-arabskiej, Syria straciła wzgórza Golan, które znalazły się pod okupacją Izraela. Rok później Syria zacieśniła współpracę ze Związkiem Radzieckim, a w 1979 roku władzę w Syrii zdobyła tzw. wojskowa frakcja Al-Baas, której przewodził prezydent Hafiz al-Assad, sprawujący dość kontrowersyjne rządy w Syrii od 1971 roku. Z jednej strony Hafiz al-Assad zdobywał lojalność ludności syryjskiej dzięki robotom publicznym finansowanym przez arabskich darczyńców i międzynarodowe instytucje pożyczkowe, a także budował armię dzięki sowieckiej pomocy. Z drugiej natomiast strony politycznych przeciwników eliminował poprzez aresztowania, tortury i egzekucje, a także sprawował brutalne rządy wobec ludności cywilnej. To właśnie on wydał rozkaz brutalnego stłumienia buntu w Hamie w 1982 roku, które wznieciło Bractwo Muzułmańskie. W wyniku pacyfikacji samą Hamę niemal zrównano z ziemią, a śmierć poniosło 20 tysięcy ludzi. Co warto zaznaczyć, winni, w tym prezydent Syrii, nigdy nie ponieśli żadnych konsekwencji w związku z działaniami z Hamy. Po stłumieniu buntu zachowano ścisłą kontrolę nad organizacją polityczno-militarną uchodźców palestyńskich, a także zniesiono konstytucyjny zapis o islamie jako religii państwowej, pomimo że sam al-Assad był wyznawcą jednego z odłamów islamu, alawizmu. Po IV wojnie izraelsko-arabskiej, znanej też jako wojna Jom Kippur, w
1973 roku Syria odzyskała część wzgórz Golan. Po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni między Syrią a Izraelem, który kończył w tym regionie wojnę Jom Kippur, ONZ ustanowiło 31 maja 1974 roku Siły Narodów Zjednoczonych do spraw nadzoru rozdzielenia wojsk na wzgórzach Golan. Misji nadano natomiast kryptonim Andow, a w jej skład weszli żołnierze z Austrii, Indii, Japonii, Polski i Słowacji. Co ważne, wojska te, według umowy jako jedyne siły militarne, mogły przebywać w określonej w rezolucji strefie. Po zakończeniu działalności UNEF-TU w lipcu 1979 roku polscy żołnierze przyjęli oficjalną nazwę polskiego kontyngentu wojskowego, która podkreślała jego pełną samodzielność, a do misji w Syrii na przestrzeni czasu dołączyli żołnierze z innych krajów. PKW w Syrii trwało do 2009 roku i jest jak dotąd najdłuższą misją zagraniczną polskiego kontyngentu wojskowego. Od 1976 roku oddziały syryjskie były obecne w Libanie, nadzorując początkowo zawieszenie broni w libańskiej wojnie domowej. Wojskowa i polityczna interwencja w Libanie nasilała się i została utrzymana po zakończeniu w 1990 roku wojny domowej w Libanie. Co ważne, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, to w 1990 roku Syria potępiła iracką aneksję Kuwejtu dokonaną przez Husajna. Co więcej, przyłączyła się do wojsk państw sprzymierzonych w wojnie nad Zatoką Perską w 1991 roku. Po śmierci Hafiza al-Assada władzę w Syrii przyjął jego syn Bashar. W czasie wojny koalicji pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych przeciwko Irakowi Syria zajęła niejednoznaczne stanowisko wobec tego konfliktu. Pojawiły się także oskarżenia o wspieranie ugrupowań terrorystycznych oraz posiadanie przez Syrię zakazanych rodzajów broni, w tym m.in. broni chemicznej. Była to odpowiedź na pogłębiające się relacje pomiędzy władzami Syrii i Iranu, które polegały m.in. na wsparciu finansowym i zbrojnym dla palestyńskiego Hamasu i libańskiego Hezbollahu. Zapytacie zapewne, co łączy Syrię, Iran, Palestynę i Liban. Odpowiedź jest prosta. Izrael, który w międzyczasie w dużej mierze dzięki pomocy państw Zachodu, szczególnie Stanów Zjednoczonych, wyrósł na potężnego gracza w regionie. Ze względu na strategiczne znaczenie Syrii dla swoich regionalnych interesów i aspiracji, Teheran zaangażował się w utrzymanie reżimu Asada. Irańskie władze wysłały do Syrii doradców i szkoleniowców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Zgodziły się również na dostarczenie Syrii 23 milionów dolarów na budowę bazy wojskowej w Lataki w celu umożliwienia bezpośredniego transportu drogą morską uzbrojenia z Iranu do Syrii. Decyzja ta wynikała w znacznej mierze z problemów z transportem przez Turcję, której władze starały się powstrzymać irańskie dostawy uzbrojenia dla syryjskich władz. Nie bez znaczenia także syryjskie władze wielokrotnie wyrażały poparcie dla prawa Iranu do rozwijania programu nuklearnego w celach pokojowych i podkreślały potrzebę dyplomatycznego rozwiązania kryzysu wokół tej sprawy. Chociaż polityka międzynarodowa budowała napięcie w regionie, to jednak problemy Syrii zaczęły się całkowicie z innego powodu. W 2006 roku kraj ten dotknęła największa od 40 lat susza. Wiele stawów, strumieni i nawet małych rzek całkowicie wyschło, co pozostawiło rolników, pasterzy i ich stada bez dostępu do wody. Przepływ wody w rzece Eufrat, biegnącej z Turcji przez terytorium Syrii do Iraku, spadł do 1/3 ze względu na jej odprowadzenie i parowanie w górze jej biegu. Rolnicy uprawiający nienawadnione pola nie tylko stracili zależne od opadów deszczu plony i nasiona, ale także zostali zmuszeni do sprzedaży prawie całego swojego dobytku, by móc utrzymać przy życiu siebie i swoje rodziny. Co ważne, wraz z przyjściem suszy kryzys w Syrii dotknął także powiązane z rolnictwem sektory, a to przełożyło się na zwiększenie cen i braki w dostawach żywności. W kraju pojawił się głód, który według danych ze Światowego Programu Żywnościowego dotknął 200 tysięcy rodzin. Rodziny wiejskie, które utraciły lub musiały sprzedać dorobki swojego życia za bezcen, zmuszone zostały do przeniesienia się do miast w zachodniej części kraju i szukania dorywczej pracy, której także po czasie zaczęło brakować. Susza zakończyła się w 2010 roku, jednak nawet po niej niewiele się w kraju zmieniło. W miastach zaczęły powstawać dzielnice biedy, a ludzie, którzy przenieśli się ze wsi, koczowali na ulicach miast. Mieszkali oni w namiotach lub schronieniach zrobionych z dykty, płótna i kawałków blachy.
Dodatkowo byli oni często przepędzani przez służby porządkowe. Podobnie jak w przypadku innych problemów społecznych i gospodarczych Syrii, spóźniona reakcja władz tylko pogłębiła niezadowolenie mieszkańców najbiedniejszych dzielnic miast, tworząc podłoże pod wybuch niezadowolenia społecznego. Dodatkowo w grudniu 2010 roku w Tunezji wybuchła tzw. jaśminowa rewolucja, którą uznaje się za początek arabskiej wiosny. W wyniku tej rewolucji obalono dotychczasowego prezydenta Zaina al-Abidina ibn Alego. Podobne ruchy wybuchły kolejno w Egipcie, Libii, Jemenie, Bahrajnie oraz w Syrii. W Syrii odbyło się wtedy kilka demonstracji, które miały wezwać rząd do przeprowadzenia reform i pokazać wsparcie strajkom w Egipcie, Tunezji i Libii. Po tych demonstracjach syryjskie siły bezpieczeństwa dokonały pierwszych aresztowań demonstrantów. 6 marca 2011 roku policja syryjska w mieście Dara aresztowała kilkoro dzieci, które pisały na murach antyrządowe hasła. Wściekły tłum, który zebrał się po aresztowaniach nieletnich, został krwawo spacyfikowany, a oprócz przeprowadzenia aresztowań policja użyła w stronę demonstrantów ostrej amunicji. Zaczęły pojawiać się demonstracje w innych miastach, a 15 marca został zwołany protest w Damaszku przeciwko dyktaturze prezydenta Bashara al-Assada wraz z partią Baas i stanowi wyjątkowemu. 4 dni później syryjskie siły bezpieczeństwa, kontrolowane przez Bashara al-Assada, zamknęły miasto Dara. Miało to zapobiec rozprzestrzenieniu się protestów na inne regiony. Protesty, które wtedy wybuchły, były krwawo tłumione, a kilka dni później wyciekły filmy i zdjęcia z interwencji syryjskich służb, gdzie widać kilkadziesiąt zastrzelonych cywili. Co więcej, dziennikarze z całego świata relacjonujący wydarzenia, jakie miały wtedy miejsce, wspominali o dziesiątkach protestujących, po których ślad zaginął, pomimo że zostali aresztowani. Protesty przybierały na sile, a liczba ofiar rosła z każdym dniem. 30 marca 2011 roku w swoim pierwszym przemówieniu od rozpoczęcia protestów prezydent Syrii nie ustanowił żadnych reform, pomimo że dzień wcześniej jego przedstawiciele zapowiedzieli, że dojdzie do zmian. Dodatkowo za podniesienie cen zbóż i płodów rolnych Bashar al-Assad obwinił spekulantów z krajów zagranicznych, nie zwracając uwagi, że mniej danego surowca ze względu na klęskę suszy oznacza wyższe ceny tych towarów. 12 kwietnia 2011 roku na wniosek syryjskiego prezydenta, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się protestów do miast Baniyes i Homs, zostali wysłani żołnierze oraz sprzęt ciężki w postaci wozów bojowych i czołgów. 4 dni później w swoim drugim wystąpieniu al-Assad zaoferował kilka ustępstw, a największym z nich było zniesienie stanu wyjątkowego, który sprawiał, że pod pretekstem bezpieczeństwa narodowego każdy przebywający na terenie Syrii mógł bez przyczyny zostać aresztowany. Pomimo że stan wyjątkowy został zniesiony 19 kwietnia, to okazało się to jedynie zabiegiem propagandowym. Siły bezpieczeństwa nadal aresztowały protestujących, a po wielu ślad się urywał. Syryjskie więzienia były pełne więźniów politycznych, którzy konali lub zostawali kalekami w wyniku tortur i braku dostępu do lekarzy. Także na ulicach syryjskich miast służby porządkowe otwierały ogień do cywili. 28 kwietnia większość członków partii Baas, protestując przeciwko represjom, zrezygnowała z pełnienia urzędowych obowiązków. Wtedy też ogłoszono, że w zamieszkach i protestach zginęło ponad 500 cywili. Według obrońców praw człowieka zginąć miało w demonstracjach od połowy marca do końca kwietnia nawet 1400 osób. 9 maja Unia Europejska nałożyła pierwsze embargo na Syrię i zamroziła aktywa 13 urzędników syryjskich. Co ciekawe, wśród tych urzędników nie znalazło się nazwisko syryjskiego prezydenta. Dopiero 10 dni później Stany Zjednoczone nałożyły sankcje, które objęły zamrożone aktywa oraz zakaz podróżowania dla samego Bashara al-Assada. Z biegiem czasu sankcje były coraz cięższe i skierowane w coraz więcej osób związanych z Asadem. 30 maja świat obiegły zdjęcia zmasakrowanego ciała 13-latka Hamza Ali al-Hatiba, który został skatowany w policyjnym areszcie w mieście Dara. Zdjęcie to stało się później symbolem protestów i pokazało opinii międzynarodowej brutalność reżimu w Syrii. W samej Syrii każdy nowy dzień oznaczał nowe, coraz brutalniejsze walki, w efekcie czego Syryjczycy zaczęli uciekać m.in. do Turcji. W lipcu tysiące demonstrantów wyszło ponownie na ulicę,
a służby porządkowe nie tylko otworzyły do nich ogień, ale zaczęły chodzić po domach i aresztować mieszkańców, których podejrzewali o udział w tych zgromadzeniach. Pierwsze takie ruchy miały miejsce w Hamacie, ale wkrótce praktyki te objęły każde większe miasto w Syrii. Co ciekawe, w demonstracjach w mieście Hama wzięli udział ambasadorowie Francji i Stanów Zjednoczonych, Eric Chevalier oraz Robert Ford. Warto tu też pamiętać, że także Bashar al-Assad miał swoich zwolenników. Oprócz służb porządkowych byli nimi liczący około 25% mieszkańców kraju alawiści, czyli wyznawcy tego samego odłamu islamu, co syryjski prezydent. 11 lipca 2011 roku zaatakowali oni ambasady Stanów Zjednoczonych i Francji. Chociaż nikomu w budynkach nic się nie stało, a oddano jedynie strzały ostrzegawcze, to urzędnicy oskarżyli syryjskie władze o zezwolenie na te ataki. Pod koniec lipca grupa uciekinierów z syryjskiej armii ogłosiła utworzenie Wolnej Armii Syryjskiej oraz milicji opozycyjnej. Grupy te zaczęły wzywać innych członków armii syryjskiej do dezercji zamiast udziału w walkach skierowanych przeciwko protestującym. 3 sierpnia Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła syryjski rząd za stosowanie przemocy wobec demonstrantów, a 5 dni później Kuwejt, Bahrajn i Arabia Saudyjska odwołali swoich ambasadorów w Syrii. Chociaż w rozmowie al-Assad przekonywał sekretarza generalnego ONZ, że operacje wojskowe i policyjne zostały wstrzymane, to pojawiały się doniesienia o braku zmian i dalszych ofiarach wśród ludności cywilnej. Następnego dnia, czyli 18 sierpnia 2011 roku, prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Nicolas Sarkozy i brytyjski premier David Cameron wydali oświadczenia wzywające Assada do ustąpienia ze stanowiska prezydenta. Oczywiście sam Bashar al-Assad tego nie zrobił, a w zamian oskarżył kraje Zachodu o ingerowanie w sprawy wewnętrzne Syrii. W odpowiedzi Unia Europejska wzmocniła sankcje i zakazała importu syryjskiej ropy. Wydawałoby się, że 8 sierpnia nastąpi przełom, ponieważ rząd w Iranie, który wspierał al-Assada, uznał zasadność syryjskich demonstrantów, a prezydent Iranu, Mahmud Ahmadinejad, wezwał do zaprzestania walk przez stronę syryjskiego prezydenta. 15 sierpnia powstała w Stambule Syryjska Rada Nadzorcza, która miała reprezentować opozycję dla Bashara al-Assada. 27 września 2011 roku doszło do pierwszej zbrojnej bitwy pomiędzy stronami. Po 5 dniach walk siły rządowe przejęły kontrolę nad miastem Al-Rastan. Wiele osób uznało tę bitwę za początek syryjskiej wojny domowej, chociaż warto zaznaczyć, że ten konflikt zbrojny później już wojną domową nie był. Na początku października Syryjska Rada Narodowa wydała oświadczenie wzywające społeczność międzynarodową do obrony protestujących w Syrii, natomiast 2 dni później Chiny i Rosja zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która miała nie tylko potępić syryjskie władze za zastosowanie przemocy wobec protestujących, ale też doprowadzić do nałożenia międzynarodowych sankcji. Kilka tygodni później także Liga Arabska potępiła stosowanie przemocy wobec protestujących przez syryjskie władze. 1 listopada 2011 roku Liga Arabska doprowadziła do zaakceptowania przez rząd Syrii postulatów w postaci dialogu pomiędzy stronami, wpuszczeniem dziennikarzy do kraju i uwolnieniem więźniów politycznych. Pomimo zapewnień Bashara al-Assada, żadne z założeń nie zostało wprowadzone w życie, co doprowadziło do głosowania przez Ligę Arabską na zawieszenie członkostwa Syrii w tej organizacji. Głosowanie doprowadziło do kolejnych zamieszek, w których zaatakowane zostały ambasady oraz konsulaty należące do Kataru i Arabii Saudyjskiej. Warto tu wspomnieć, że Liga Arabska, pomimo ciężkiego okresu w Syrii, spowodowanego suszą i późniejszymi działaniami rządu al-Assada, wspierała gospodarczo ten kraj, a bez tej pomocy ludzi dotkniętych biedą i klęską głodu mogło być zdecydowanie więcej. Co więcej, sama Liga Arabska nałożyła pod koniec listopada 2011 roku sankcje na syryjskich urzędników wyższego szczebla, które wiązały się z zakazami lotów do krajów arabskich oraz zamrożeniem aktywów na osoby związane z reżimem Bashara al-Assada. Kilkanaście dni wcześniej członkowie Wolnej Armii Syryjskiej zaatakowali kilka wojskowych punktów kontrolnych i bazę wywiadowczą sił powietrznych w pobliżu Damaszku. Były to pierwsze ataki na siły rządowe w pobliżu stolicy i do dziś są postrzegane przez wiele osób jako oznaka rosnącego zaufania do zbrojnej opozycji.
W grudniu 2011 roku rząd syryjski zgodził się zezwolić delegacji obserwatorów z Ligi Arabskiej na wizytę w Syrii w celu obserwacji i realizacji planu organizacji. Misja obserwacyjna szybko straciła jednak wiarygodność w oczach opozycji, gdy stało się jasne, że wysłano za mało ludzi i sprzętu oraz że rząd syryjski przedstawił obserwatorom zaaranżowane sceny i ograniczył ich ruchy. Dodatkowo już dzień po przybyciu do Syrii obserwatorów, czyli 23 grudnia, miały miejsce dwa zamachy bombowe w Damaszku. Zginęło w nich ponad 40 osób, a syryjscy urzędnicy ogłosili, że zostały one przeprowadzone przez zamachowców samobójców z Al-Kaidy. Liderzy opozycji twierdzili natomiast, że zamachy bombowe zostały zorganizowane przez rząd, aby uzasadnić swoje twierdzenia, że stoi w obliczu powstania islamskich radykałów. Co więcej, przemoc nie ustała, a w obawie o bezpieczeństwo obserwatorów, Liga Arabska zakończyła misję 28 stycznia 2012 roku. 4 lutego Rosja i Chiny zawetowały kolejną rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która miała potępić brutalne działania reżimu i wzywała do przejścia do demokratycznego systemu politycznego w Syrii. Chińscy i rosyjscy urzędnicy weto usprawiedliwiały nadmierną presją na rząd syryjski przez ONZ. Co więcej, dokładnie tego samego dnia prorządowa armia syryjska rozpoczęła szturm na miasto Homs, które stanowiło twierdzę opozycji. Ostrzelane przez artylerię zostały główne sunnickie dzielnice mieszkalne, a snajperzy strzelali do cywili, którzy pojawiali się na ulicach. W atakach w mieście w tym dniu, znanym też jako masakra w Homs, zginęło 217 osób, a wśród ofiar ostrzału artyleryjskiego i snajperskiego nie brakowało kobiet i dzieci. Walki w mieście trwały kilka tygodni. 12 kwietnia, głównie za sprawą sekretarza generalnego ONZ Kofi Atta Annana, który pod koniec lutego został także mianowany wysłannikiem pokojowym ONZ i Ligi Arabskiej, doszło do częściowego zawieszenia broni w Syrii. Taki stan nie trwał długo i kilka dni później zaczęło dochodzić do eskalacji napięć pomiędzy stronami. Wysłannicy ONZ, którzy przybyli na miejsce w celu sprawdzenia zawieszenia broni, potwierdzili, że Syria nie przestrzegała warunków planu pokojowego ONZ i że za złamanie zawieszenia broni odpowiedzialne były zarówno siły rządowe, jak i opozycji. 7 maja 2012 roku rząd syryjski przeprowadził wybory parlamentarne, które zostały przez opozycję odrzucone z uwagi na trwającą przemoc w kraju. 3 dni później doszło do kolejnych zamachów bombowych, a strony za ich organizację zaczęły obwiniać siebie nawzajem. Początkowo do zamachu przyznała się islamistyczna organizacja Nusra Front, jednak później ogłosiła, że materiały wideo ukazujące eksplozje są fałszywe i zaprzeczyli, że brali w nich udział. Do kolejnych ataków, które niosły śmierć i zniszczenie, dochodziło na przestrzeni czasu w całym kraju. W prowincji Hulag w wyniku nalotów armii al-Asada śmierć poniosło ponad 100 cywili. W odpowiedzi na ten atak właśnie rządy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec wydaliły syryjskich dyplomatów. Brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa obserwatorom ONZ spowodował, że w połowie czerwca organizacja zawiesiła monitorowanie sytuacji w Syrii poprzez swoich delegatów. Miesiąc później Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ogłosił, że uznaje konflikt w Syrii za wojnę domową i że uczestnicy walk mogą być ścigani za popełnianie zbrodni wojennych. Latem i jesienią 2012 roku przeciwnicy al-Asada wyparli wojska rządowe z obszarów na północy i wschodzie Syrii. Pozwoliło to rebeliantom po raz pierwszy przejąć kontrolę nad znacznym terytorium. Zdobyli także wschodnią część Aleppo, czyli największego syryjskiego miasta. Codziennie trwały walki o teren na północy Syrii, tym samym wojna zwiększała liczbę ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej. 11 listopada syryjscy opozycjoniści ogłosili utworzenie Narodowej Koalicji Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych, a sama organizacja w ciągu miesiąca została uznana przez większość państw jako prawowity przedstawiciel narodu syryjskiego. Z Turcji, Arabii Saudyjskiej i Kataru na początku 2013 roku przesyłano do Syrii coraz więcej broni. Broń także zaczęły wysyłać Stany Zjednoczone, chociaż robiły to w dość umiarkowanej ilości ze względu na obawę przed nieumyślnym uzbrojeniem radykalnych dżihadzistów, którzy mogli zwrócić się przeciwko Stanom Zjednoczonym.
Chodziło tu m.in. o obawę przed wykorzystaniem broni przeciwko żołnierzom amerykańskim stacjonującym w Afganistanie. Co ważne, nie tylko rebelianci otrzymywali zagraniczne uzbrojenie. Wsparcie armii al-Asada zapewniało dostawy z Iranu i libańskiego Hezbollahu. Co więcej, Hezbollah nie poprzestawał tylko na broni, ale zaczął także wysyłać swoich bojowników do Syrii. Na początku stycznia ONZ oszacowało, że w niespełna 2 lata w wojnie w Syrii zginęło 60 tysięcy ludzi. Pod koniec stycznia 2013 roku został zbombardowany ośrodek badawczy w pobliżu Damaszku. Jak się później okazało, samoloty zbombardowały konwój przewożący broń przez Hezbollah, a za te naloty odpowiedzialny był Izrael, chociaż kraj ten nie przyznał się do ataku. W połowie marca pojawiły się pogłoski o rozmieszczeniu w pobliżu Aleppo broni chemicznej. O używanie ich strony wzajemnie się oskarżały i co więcej, do dziś nie wiadomo, do kogo tak naprawdę te pociski należały. W maju 2013 roku tysiące bojowników syryjskiej armii wraz z członkami Hezbollahu wzięło udział w odbiciu miasta Al-Qusair w zachodniej części Syrii. Miasto to stanowiło ważne strategiczne miejsce dla sił syryjskich dzięki odległości od granicy z Libanem. Kilka dni przed atakiem 25 tysięcy cywili opuściło miasto, a walki o Al-Qusair trwały do 5 czerwca. Uznaje się, że armia syryjska i Hezbollah, które wyparły siły antyrządowe z miasta i uzyskały kontrolę nad nim, zdobyły tym ruchem przewagę podczas tej wojny. 21 sierpnia 2013 roku opinia publiczna usłyszała o użyciu przez siły syryjskie broni chemicznej w pobliżu Damaszku. W wyniku tego ataku zginęło ponad 1000 osób. Na miejscu mnóstwo było ciał cywili, w tym kobiet i dzieci. Strona syryjska zaprzeczała użyciu broni chemicznej i winę zrzuciła na przeciwników rządu Bashara al-Assada. Kilka dni później wysłannicy ONZ po przeprowadzeniu śledztwa wskazali jednogłośnie, że za atakiem przy pomocy sarinu stoją siły syryjskie. Zarówno ONZ, jak i Liga Arabska po zbadaniu próbek i szczątków pocisków, w którym znalazł się sarin, stwierdzili, że należał on do syryjskiej armii z laboratorium w pobliżu Damaszku, który był pod kontrolą prezydenta Bashara al-Assada. Potwierdzały to także próbki porównawcze. Do całej tej sytuacji odniosła się także Rosja, która stwierdziła, że to prowokacja rebeliantów i operacja tzw. fałszywej flagi. Ciekawostką jest fakt, że członkowie, którzy badali próbki, zanim dojechali na miejsce zbrodni, zostali ostrzelani przez nieznanych sprawców. Sytuacja w pobliżu Damaszku wywołała skrajne emocje w opinii międzynarodowej, a przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji potępili użycie broni chemicznej i poinformowali, że rozważają ataki odwetowe przeciwko reżimowi Asada. Co więcej, na te słowa zareagowali przywódcy Rosji, Chin i Iranu, którzy wypowiedzieli się przeciwko działaniom wojskowym, a przywódca Syrii obiecał walczyć z tym, co określił jako zachodnią agresję. Sytuacja międzynarodowa za sprawą wydarzeń w Syrii robiła się coraz bardziej napięta. We wrześniu 2013 roku, po propozycji Rosji, aby objąć syryjskie zapasy broni chemicznej międzynarodową kontrolą, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja i Syria doszły do porozumienia. Co więcej, ostateczny raport inspektorów ONZ, który kilka dni później ujrzał światło dzienne, potwierdził użycie sarinu i gazu paraliżującego przenoszonego przez rakiety, jednak ze względu na zbyt małą ilość dowodów nie określił on ostatecznie, która strona była odpowiedzialna za atak. Dodatkowo raport nie objął liczby ofiar tego ataku. Na decyzję Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii o braku interwencji w tamtym czasie, oprócz rozmów z Rosją i Syrią, wpłynęły decyzje w brytyjskim parlamencie i amerykańskim kongresie, które sprzeciwiały się interwencji zbrojnej w Syrii. Miało to miejsce jeszcze przed wrześniowymi rozmowami z Rosją i Syrią. Porozumienie dotyczące broni chemicznej zostało zrealizowane, a cała zadeklarowana broń chemiczna została usunięta z Syrii do 30 czerwca 2014 roku. W 2013 roku w Syrii walki trwały nadal, jednak widać było także zmęczenie wojną nie tylko wśród ludności cywilnej, ale i u walczących stron. Pojawił się też kolejny problem, a mianowicie Abu Bakr al-Baghdadi, który był przywódcą Al-Kaidy w sąsiednim Iraku, zaczął tworzyć na terenie Syrii i Iraku nowe ugrupowanie,
które ostatecznie znane jest jako ISIS, Daesh lub tzw. Państwo Islamskie. We wschodniej Syrii ugrupowanie to zajęło obszar Dolinie Eufratu wokół miasta Al-Raqqa. Stamtąd natomiast ISIS rozpoczęło serię udanych operacji zarówno w Syrii, jak i w Iraku, rozszerzając kontrolę nad szerokim pasem terytorium leżącym na granicy iracko-syryjskiej. 30 czerwca 2014 roku tzw. Państwo Islamskie zajmujące spore tereny Iraku i Syrii ogłosiło się kalifatem, na co gwałtownie zareagowały Stany Zjednoczone i państwa arabskie. 8 sierpnia Stany Zjednoczone rozpoczęły naloty na Irak, aby uniemożliwić ISIS wkroczenie do autonomicznego regionu kurdyjskiego w północnej części tego kraju. Kilka dni później w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze filmy pokazujące brutalność bojowników ISIS. Filmy z egzekucji zachodnich pracowników organizacji humanitarnych i dziennikarzy wzmocniły obawy, że grupa stanowi globalne zagrożenie. 23 września Stany Zjednoczone i koalicja państw arabskich rozszerzyły kampanię powietrzną, aby uderzyć w cele ISIS w Syrii. W ten właśnie sposób rozpoczęły się amerykańskie działania na terenie Syrii. Pomimo nalotów, tzw. Państwo Islamskie rozszerzało swoją działalność w tle trwającej wojny na terytorium Syrii. W maju 2015 roku ISIS przejęło kontrolę nad Palmirą, która była starożytnym miastem z niezwykle bogatą historią. Latem 2015 roku Rosja zaczęła rozmieszczać swoje wojska w bazie lotniczej w pobliżu Lataki, a we wrześniu dokonała na terenie Syrii pierwszych nalotów. Szybko okazało się, że nie tylko samozwańczy kalifat stanowił cel dla rosyjskiego lotnictwa, a coraz częściej przez nie były atakowane pozycje rebeliantów. Od października 2015 roku dzięki Rosjanom wojska Bashara al-Assada zaczęły przejmować tereny zajęte nie tylko przez ISIS, ale też przez opozycję. W marcu 2016 roku wojska syryjskie wspierane przez bojowników Hezbollahu i rosyjskie lotnictwo odbiły Palmirę z rąk ISIS. 22 września armia syryjska rozpoczęła szturm na wschodnie terytoria Aleppo, zajęte przez rebeliantów. Do ataku dołączyli Rosjanie, którzy zaczęli bombardowania na część miasta. Działania te spowodowały kryzys humanitarny, w wyniku którego 275 tysięcy cywili zostało pozbawionych środków do życia. Bombardowane przez Rosjan były nie tylko pozycje rebeliantów, ale także bloki mieszkalne, szpitale, szkoły, a także zabytkowe obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W wyniku działań wojennych zrównane z ziemią zostało ponad połowę największego syryjskiego miasta. Koniec walk o Aleppo zostało ogłoszone 22 grudnia 2016 roku. Rebelianci zostali wyparci z miasta i pomimo, że mnóstwo cywili zdążyło z niego uciec, to szacuje się, że tylko w wyniku bombardowań zginęło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Aleppo, nie licząc przy tym walk miejskich, jakie miały tam miejsce. Warto tu wspomnieć, że Rosjanie zrzucali na masową skalę także na obiekty cywilne bomby kasetowe oraz zapalające, a oprócz tego siły Bashara al-Assada atakowały grupy poszukiwawcze oraz ratownicze, a także pracowników organizacji humanitarnych. Pomimo, że działania te zostały potępione przez organizacje broniące praw człowieka, to trwało nieprzerwanie aż do upadku rebeliantów w Aleppo. Co ważne, teren zajmowany przez ISIS na początku 2017 roku zaczął się wyraźnie zmniejszać. Każda z walczących stron walczyła także z tzw. Państwem Islamskim. Stany Zjednoczone z Kurdami, siły irańskie wraz z siłami rosyjskimi oraz wojskami Bashara al-Assada, a także do walk włączyła się Turcja, która wspierała koalicję grup rebeliantów. Dodatkowo rywale kalifatu, jak inne ugrupowania ekstremistyczne, także chciały się pozbyć niewygodnego sąsiada. 4 kwietnia 2017 roku nastąpił atak ze strony sił Bashara al-Assada na miasto Khan Sheikhoun. Co więcej, w nalotach na miasto została użyta broń chemiczna, a w wyniku tego ataku zginęło 92 cywili. W odpowiedzi na to zdarzenie Stany Zjednoczone zaatakowały 59 pociskami Tomahawk bazę lotniczą Shayrat w pobliżu Homs, która należała do sił prezydenta Syrii.
W czerwcu 2017 roku syryjskie siły demokratyczne, złożone głównie z Kurdów, wraz z amerykańskimi siłami specjalnymi i amerykańskim lotnictwem, rozpoczęły atak na główną siedzibę ISIS, mieszczącą się w mieście Al-Raqqa. Likwidacja tej siedziby trwała do października 2017 roku. W kwietniu 2018 roku siły Bashara al-Assada ponownie użyły broni chemicznej. Celem ataku wpadło miasto Duma, w którym zginęło 80 osób, z czego połowę stanowili cywile. W odpowiedzi na te wydarzenia siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły ponad 100 nalotów na laboratoria Bashara al-Assada w pobliżu Damaszku i Homs. W całą wojnę ponownie wmieszał się też Izrael, który zaatakował irańskie wojsko w Syrii. Po tym, jak Iran w odpowiedzi ostrzelał wzgórza Golan, Izrael przeprowadził najcięższy ostrzał w Syrii od początku trwania tej wojny. W wyniku izraelskich działań Iran stracił większość obiektów wojskowych i infrastruktury wojskowej, jaką posiadał w Syrii. W lipcu 2018 roku siły syryjskie odzyskały południowo-zachodni region kraju, a przeciwnicy syryjskiego prezydenta uciekli do prowincji Idlib. We wrześniu siedziba rebeliantów Idlib została uznana przez stronę rosyjską i turecką jako strefa buforowa, jednak pokój tam nie trwał długo i pierwsza próba zdobycia tego miejsca przez siły syryjskie wspierane przez rosyjskie lotnictwo została odparta przez rebeliantów. W październiku 2019 roku wojna rozszerzyła się na wschód kraju, a Turcja, kilka dni po tym jak Stany Zjednoczone ogłosiły, że nie będą bronić pozycji Kurdów, rozpoczęła ofensywę w kontrolowanym przez Kurdów północno-wschodnim regionie Syrii. Siły kurdyjskie zawarły w związku z tym atakiem umowę z al-Assadem, umożliwiając tamtym siłom rządowym na wkroczenie do regionu zajmowanego przez Kurdów. Temat Kurdów w Syrii to temat na zupełnie inny odcinek, jednak warto podkreślić, że jest on gorący do dziś. Wojna w Syrii trwa nadal, chociaż wydaje się być zamrożona. Siły zagraniczne znacznie ograniczyły ilość personelu w Syrii, a dziś wojska amerykańskie liczą tam zaledwie 900 osób, z czego większość z nich jedynie szkoli lokalnych sojuszników. W Syrii obecnie nie są już prowadzone regularne działania wojenne na dużą skalę, jednak co kilka dni wychodzą informacje o atakach jednej lub drugiej strony. Duża ilość osób ginie w wyniku eksplozji bomb i niewybuchów, a także w wymianach ognia, jednak skala walk jest obecnie znacznie mniejsza. Wojna doprowadziła do śmierci jak dotąd około 600 tysięcy osób, z czego większość stanowią cywile. Szacuje się, że 13 milionów ludzi straciło dach nad głową i dobytek swojego życia. Aż 40% kraju zostało zrównane z ziemią, co oznacza, że w Syrii zniszczenia na skutek działań wojennych są większe niż w Polsce po II wojnie światowej. Warto też wspomnieć, że w Syrii oprócz regularnych wojsk i zagranicznych jednostek specjalnych, jak choćby amerykańska Delta czy rosyjski Wympieł, używane były grupy najemne, jak choćby grupa Wagnera, która znana jest w większości z działań na Ukrainie. Co więcej, pomiędzy stronami rosyjskimi i amerykańskimi dochodziło do wymian ognia na terenie Syrii. Obecnie w Syrii panuje niewyobrażalna dla Europejczyka nędza, a 80% osób przebywających w tym kraju żyje poniżej granicy ubóstwa. Dodatkowo trzęsienia ziemi, które nawiedziły Syrię i Turcję, tylko pogłębiły kryzys w tym kraju. Warto też zwrócić uwagę na sankcje, które zostały zaostrzone, w wyniku czego kraj ten jest właściwie bez żadnych finansów. Pomimo, że walki są zdecydowanie rzadsze, a w większości miejsc praktycznie ustały, to cywile obawiają się, że ich dzieci zostaną wcielone do wojsk Bashara al-Assada, który nadal sprawuje stanowisko prezydenta. Z mojej strony to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał i zapraszam do subskrybowania kanału oraz dawania łapek w górę. Polecam także moją stronę na Facebooku, a także zapraszam Was na serwer Discord. Dziękuję za wsparcie na Patronite i Buy Coffee. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć! Sponsorem programu były militaria.pl.